Cześć, z tej strony Daniel. Fajnie, że jesteście w RR Moto. W tym filmie pokażę Wam kurtkę turystyczną premium, czyli Revit Defender 3 GTX. Podchodząc do Defendera 3 GTX, od razu widzimy, że mamy do czynienia z półką premium. Nawet jeżeli chodzi o kolorystykę, wykonanie, jakość materiałów, czy chociażby samo wykończenie zamków, to naprawdę wszystko wygląda fajnie, wygląda dobrze, wygląda bardzo, bardzo mocno. I tak jest w rzeczywistości. Głównym materiałem, z której składa się kurtka, jest Shell 750D. Jest to odpowiedź Revita na kordurę i jest to materiał w 100% wykonany z włókien poliamidowych. Włókna poliamidowe mają to do siebie, że są odporne na wysoką temperaturę, rozrywanie, a także tarcie. Czyli dokładnie wszystkie te elementy, które chcą mieć motocykliści w swoich kurtkach motocyklowych. Więc mamy zewnętrzny materiał wysoce odporny właśnie na wszelkie uszkodzenia i nieprzyjemne spotkania z asfaltem, ale mamy także ochraniacze w środku. Revit zapewnia również ochraniacze poziomu drugiego, to jest ważna informacja, poziomu drugiego na barkach oraz łokciach już w standardzie i są to ochraniacze C-Flex. Mamy także specjalną kieszeń na ochraniacz pleców. Ten z kolei musimy sobie dokupić i jest to również ochraniacz poziomu drugiego i jak dla mnie, kupując taką kurtkę, od razu warto podnieść swój poziom bezpieczeństwa. Zostańmy jeszcze chwilę na zewnątrz kurtki. Znajdziemy tutaj także takie materiały jak Ripstop, który również jest wytrzymałym materiałem, miękkie, przyjemne, rozciągliwe materiały od wewnętrznej części naszego rękawa, a także całą ilość regulacji. W rękawach mamy aż 2 poziomy regulacji, natomiast z boku naszej kurtki, w pasie i w biodrach mamy aż 3 poziomy regulacji. Po to, żeby tą kurtkę bardzo łatwo dopasować do siebie, niezależnie od tego, czy jedziemy w jednej, w dwóch, czy trzech warstwach, ponieważ ta kurtka jest trójwarstwowa. Ale o tym opowiem Wam za chwilę. W Defenderze 3 od Revita na pewno nie zabraknie nam kieszeni. Z przodu mamy 3 kieszenie zamykane na zamek, duże, więc spokojnie pomieszczą portfel, dokumenty i kilka innych drobiazgów. Z tyłu mamy ogromną kieszeń, którą za pomocą zamka możemy sobie jeszcze powiększyć i ona idealnie będzie nadawała się na to, żeby chociażby schować tam membranę, której w tej chwili nie używamy lub kiedy ją używamy, to na przykład rękawice krótkie czy długie spokojnie tam się zmieszczą. Mamy także kieszeń na kartę, po to, że kiedy dojeżdżamy do bramek na autostradzie, albo ją szybko wyciągnąć, albo i nawet nie wyciągnąć, tylko podłożyć rękę, karta szczyta i jedziemy dalej. Mamy także kieszenie w środku, 2 w kurtce, ale także i podpinka ocieplająca i membrana mają swoje kieszenie, z czego ta w membranie jest w pełni wodoodporna. Więc jak sami widzicie, niezależnie w czym idziecie, czy też w czym jedziecie, ponieważ membranę można stosować osobno jako taką zewnętrzną kurtkę, kieszeni nam nie zabraknie. Teraz przechodzimy do wentylacji. Wentylacja moim zdaniem na motocyklach turystycznych jest turbo ważna, szczególnie na motocyklach turystycznych, gdzie mamy sporo owiewek, mamy wysokie szyby, które część tej wentylacji nam będzie zamykała, a kiedy jedziemy w temperaturze 27 czy 30 stopni, to naprawdę chcemy oddychać i chcemy mieć tej wentylacji jak najwięcej. Jeżeli chodzi o model Defender 3 GTX od Revita, to powiedziałbym, że mamy taki średni poziom wentylacji. Spotkałem kurtki, które mają więcej tej wentylacji, natomiast ta wentylacja jest bardzo przyjemnie regulowana i łatwo dostępna. Na klatce piersiowej mamy wentylację z systemem Fidlock, więc w bardzo łatwy sposób się ją otwiera i zamyka i wpuszcza tutaj przyjemny, świeży powiew do środka. Mamy także duży centralny panel wentylacyjny pod naszym zamkiem, a także bardzo duże panele wentylacyjne na rękawach. I myślę, że właśnie te panele wentylacyjne są najważniejsze w tej kurtce, bo jeżeli idziemy w taki sposób, to tutaj przewiew i w tej górnej części tutaj przewiew jest pełny i jest przyjemny. Z tyłu znajdziemy 2 wyloty gorącego powietrza na plecach, w pełni regulowane, więc możemy otwierać i zamykać wedle naszych potrzeb. W kurtce znajdziemy również bardzo duże, mocne odblaski z przodu, z boku, z tyłu, więc po zmroku również będziemy bardzo mocno widoczni. Nie zabrakło także takich ciekawych wzmocnień, jak chociażby tutaj zewnętrzna część na naszym ochraniaczu, czyli można powiedzieć, że mamy taki zewnętrzny slider i mamy także specjalne wzmocnienia na naszych łokciach. Więc kurtka jest dobrze zbrojona, jest dobrze wentylowana, nie najmocniej na rynku, ale dobrze wentylowana.
I przede wszystkim nie jest ciężka. To też warto zaznaczyć, że mimo, że posiada tak dużo różnych technologii, to nie jest to ciężka kurtka turystyczna. W środku znajdziemy dwie warstwy. Najważniejszą z nich będzie membrana. Jest to membrana Gore-Tex, czyli najlepsza membrana, jaką możemy znaleźć na rynku. Jest ona bardzo przyjemnie wykonana i może służyć jako osobna kurtka. Więc na przykład nie potrzebujemy kupować dodatkowej kurtki, czy też brać ze sobą na motocykl dodatkowej kurtki, kiedy na przykład wychodzimy na miasto, idziemy coś pozwiedzać, czy nawet w góry. Wystarczy, że mamy właśnie tą membranę ze sobą i ona załatwia funkcję takiej właśnie kurtki lekkiej, soft shellowej, która jest wiatro- i wodoodporna. Mamy również przyjemnie wykończoną podpinkę ocieplającą. I jeszcze jedna rzecz. Wszystkie te warstwy, czyli wewnętrzne warstwy, kiedy włożymy do naszej kurtki, one są cienkie. One nie są grube, one są cienkie, bo są wykonane z bardzo dobrych materiałów, wysokiej technologii i to sprawia, że wewnątrz komfort tej kurtki, nawet w trzech materiałach, jest przyjemny. Nie napychamy się, nie jesteśmy wielkim ludzikiem. Jest przyjemnie, fajnie można w tej kurtce funkcjonować. Kurtkę można połączyć ze spodniami za pomocą długiego i krótkiego zamka. Spodnie są użyte w tej samej technologii, więc zapewniają nam ten sam komfort, wygodę i przyjemność podróżowania w dalekiej trasie. Defender 3 GTX od Revita występuje w trzech wersjach kolorystycznych oraz w rozmiarach od S do 3XL. Jeżeli jesteście ciekawi ceny dostępnych aktualnie kolorów oraz rozmiarów, to link do tej kurtki znajdziecie pod tym filmem. A dla wszystkich osób, które chcą przymierzyć tę kurtkę osobiście, sprawdzić jak działa wentylacja, jak się w niej czujemy, jak jest z podpinkami, bez podpinek, dopasować sobie od razu spodnie, to zapraszamy Was do naszych sklepów stacjonarnych. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.